Jest pełno ludzi dzisiaj, trzeba czekać. Lekarz na pewno pana wezie. W środku nocy do szpitala wbiega pijany chłopak, który mówi, że jego kolega został ugodzony nożem. Był tutaj, naprawdę! Pacjentką doktor Dominiki jest dziewczyna, która zasłabła na koncercie. Nie za bardzo pamiętam. W szpitalu wybucha bójka. Ugodzony nożem pacjent jest bardzo agresywny. Zostaw go, idź stąd. Ej, co się tutaj dzieje? Co się dzieje? Spokojnie. Wkurza mnie ten chłopak. W tym szpitalu, nie? Czekam na niego, nie? Tyle w szkole im zadają, że dziecko ląduje w szpitalu. Czy to jest normalne? Przecież dziewczyny miały czas, żeby pójść na koncert. Tam są narkotyki, alkohol. Okazuje się, że dziewczyna, która zasłabła na koncercie, okłamała swoją babcię. Decydować za mnie? Chyba mam prawo robić, co chcę. Trzęsie się nad nią, jakby była małą dziewczynką. Masz mnie słuchać. Jesteś u mnie, mieszkasz u mnie. Co ty sobie wyobrażasz? Jak to nie będziesz? Gdzie idziesz? Wracaj! Co się dzieje? Środek nocy. Dyżur pełnią dr Dominika Gajda i dr Robert Szewczyk. Nie jest zupełnie przyjęty. Proszę pana, ale widzi pan, że czekają pacjenci. Proszę czekać na swoją kolejkę. Jest pełno ludzi dzisiaj, trzeba czekać. Lekarz na pewno pana wezie. Jest to jakiś lekarz? Co się stało? Do szpitala wbiega pijany 22-latek, który szuka pomocy. Mój kolega tam leży z nożem. Proszę pana, ile można czekać? Spokojnie, co się dzieje? Mój kolega tam leży, rozprawiony cały, dostał na koncercie. Panie doktorze, pomóc? Nie trzeba. Tam leży. Gdzie kolega jest? No i gdzie ten kolega? No nie wiem. Według chłopaka przed szpitalem czeka jego kolega, który został raniony nożem, bo pobił się z zazdrości o swoją dziewczynę. Ej, no był tutaj, naprawdę! Dobra, słuchaj, chłopie. Ja nie mam czasu na takie zabawy. Jak się kolega przestanie wahać, to zapraszam do środka. Nie będę się za nim uganiał. Ej, poczekaj, człowieku! Co się wykrwawi? Nożem dostał, no, poczekaj, nie? On tu naprawdę był. Ale tutaj nikogo nie ma, rozumiesz? Chłopie, daj mi spokój. Jak się znajdzie, zapraszam do środka. I ty, człowieku, jesteś lekarzem? Dobra, sam go znajdę. Dziewczyna 18 lat. W tym samym czasie karetka pogotowia przywozi do szpitala 18-latkę, która zasłabła podczas koncertu. Okej. Straciła przytomność i upadła na podłogę. Jak przyjechaliśmy, była wydolna oddechowo i krążeniowo. Odzyskała świadomość, ale prawdopodobnie uszkodziła sobie prawą rękę. Pogotowie wezwała przyjaciółka dziewczyny i poinformowała ratowników, że tuż przed zasłabnięciem jej koleżanka dostała dziwnego ataku drgawek. Pacjentka twierdzi jednak, że nie piła alkoholu i nie brała żadnych narkotyków podczas koncertu. Basiu, weź. Ostrożnie, jak masz na imię? Kasia. Dobra, Kasia, dasz sobie usiąść? Tak, pewnie. Powiesz mi, co się stało? Nie za bardzo pamiętam. Na koncercie było strasznie duszno i ciasno. Chyba zemdlałam i obudziłam się dopiero, jak pogotowie wynosiło mnie na zewnątrz. Dobrze. Czy jest to moja koleżanka? Nie, nie widziałam jej. Dałabyś mi rękę w międzyczasie. Nie mów teraz przez chwilkę, dobrze? Mhm. Dziewczyna prosi, żeby nie informować jej rodziny, tylko koleżankę. Jest bardzo przestraszona, bo powiedziała swojej babci, że idzie się uczyć do koleżanki, a tymczasem poszła na koncert. Mocno boli cię ta ręka? Tak. Pewnie musiałaś upaść na tym koncercie. A powiedz mi, piłaś alkohol? Nie, ja w ogóle nie piję. Tylko ostatnio jestem strasznie przemęczona, mam dużo nauki. Jeszcze zatrułam się na stołówce, wymiotowałam i prawie nic nie jadłam. A często zdarzają ci się takie omdlenia? Nie, tylko dzisiaj, od rana. Źle się czułam, bolała mnie głowa. A powiedz mi, może uderzyłaś się, miałaś jakiś uraz? Nie, to pewnie z tego przemęczenia i zatrucia. Na pewno, tak? Już pani tu. Mhm. Z sercem i płucami wszystko w porządku. Z ciśnieniem też saturacja 99. pani doktor, jest tu moja koleżanka, ona była ze mną. Nie, nie widziałam jej. Na pewno ci powiem, jak ją zobaczę. Dobrze, teraz postaraj się położyć. Nastolatka ma nadzieję, że doktor Dominika szybko wypuści ją do domu. Jednak lekarze muszą ustalić, co było przyczyną ataku drgawek i opatrzyć rękę dziewczyny. Trzeba będzie jej zrobić EKG, później zabrać na rentgen, żeby zobaczyć, co z tą ręką i koniecznie podłączyć do kroplówki z glukozą. Jesteś bardzo mocno odwodniona. Dobrze. Dobra, Kasia, poleż sobie teraz. Ja za chwilkę do ciebie przyjdę. Jeszcze musimy ci zrobić parę badań, dobrze? Dobrze. Ponieważ pijany 22-latek, który szukał pomocy, nie zjawił się ze swoim rannym kolegą, doktor Robert zajął się innymi pacjentami. Niespodziewanie jednak chłopak przyprowadza zakrwawionego przyjaciela. Między mężczyznami wybucha awantura. No przecież masz ranę, nie patrz. Pocięli cię nawet, nie? No o co ci chodzi? Jak to o co? No co? Przecież ciebie nie pocięli. Panowie, spokój proszę. O tą dziewkę ci chodzi? O tą dziewkę. Gdzie są lekarze? O tą dziewkę chodzi? Ludzi ze wszystkimi puszczami. Dobrze. Hej, spokój, dobra. Wyjdź, zostaw, dobra, to jest twój kolega, to jest twój... Dobra, co się... Zostaw go, idź stąd, wyjdź. Dobra, co się tutaj dzieje? Spokojnie. Co się dzieje? Spokojnie. Idź, zostaw go, dobra, dzięki. Spokojnie. Chodzimy. Spokojnie. Umrzesz, jak tak będziesz wariował, wiesz? Idź do tego. Dojadę cię. Spokojnie, jesteś w szpitalu na sali, spokojnie. Usiądź. Okej, dobra, już. Niech pan zostanie, dobrze? Pokaż. Spokojnie, już. Chcę ci pomóc, zostaw. Dobra. Poczekaj. Siedź, dobrze? Okazuje się, że chłopak rzeczywiście został raniony nożem, ale jest tak agresywny, że lekarze mają duży problem ze zbadaniem go. No jak to co się stało? No poszliśmy z Bartkiem do klubu na koncert, potem przyszła ta jego Sandra, potem jakieś kolesie przyszli, zaczęli się koło niej kręcić, jeden zaczął ją odmacywać, no to Bartek się wkurzył i mu przywalił. Tylko że ten wyciągnął nóż i potem nożem prosto w Bartka. No, a Sandra zaczęła krzyczeć, jakieś wąty, pretensje i potem uciekła. Najpierw robi dym, a potem zmyka. Jeszcze Bartek ma pretensje, że mu nie pomogłem. Spokojnie. Zmierzę ci ciśnienie. Spokojnie, muszę ściągnąć rękaw. Rana jest bardzo poważna i doktor Robert musi teraz ustalić, czy nóż nie przebił płuca. Mężczyzna kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że może być zagrożone jego życie. Ponieważ chłopak cały czas bardzo dziwnie się zachowuje, lekarze podejrzewają, że jest pod wpływem narkotyków. Dobra, duszno? Nie widać? Dobra. Ponieważ chłopak ma duszności, rzeczywiście może mieć uszkodzone płuco. Lekarze muszą to jak najszybciej potwierdzić, bo od tego zależy jego życie. Nie słyszę szmeru oddechowego. To może być odma albo krwiak. Przyspieszona akcja serca, podniesione ciśnienie tętnicze. Muszę zrewidować ranę. Piłeś coś? Brałeś jakieś narkotyki? Ci do tego. Dobra. Spokój się. Bierzemy go na rentgen klatki piersiowej. Musimy pobrać krew i mocz do badania. Ale ja się nie zgadzam. Dobra. Spokojnie. Tak jak powiedziałem. Tak, wiem. Dobrze, to już wszystko rozpoczynamy. Siedzę w tym szpitalu, nie? Czekam na niego, nie? Czekam. Niespodziewanie chłopak wybiega z sali i rzuca się na swojego kolegę, który czeka na niego w izbie przyjęć. Odejdź! Nie moja wina, tylko twojej dziwki! Człowieku, masz głęboką ranę. Chodź, wracamy. Kolejny wybuch agresji i to, że chłopak nie czuje bólu, tylko potwierdzają podejrzenia lekarzy, że jest on pod wpływem narkotyków. Dobra, tak jak powiedziałem, rentgen i mocz, krew. Dobra. Pan go przypilnuje. Oczywiście. Spokojnie, leż. Cholera, po prostu no nie dał się znieczulić. Nie wiem, jak głęboka jest rana, nie pozwolił jej zrewidować. Po prostu muszę włożyć palec w ranę i sprawdzić, czy nóż nie uszkodził płuca. W dodatku pacjent ma duszności, a to zły znak. Jeżeli szybko mu nie pomożemy, no, po prostu się udusi. Wkurza mnie ten chłopak. Spokojnie. Śmiertelnie ranny chłopak jest coraz bardziej agresywny. Lekarze, żeby uratować mu życie, muszą ustalić, jakie wziął narkotyki. Czy uda im się przekonać jego przyjaciela, żeby powiedział prawdę? Ale nie będę ci się spowiadał, na razie. Chcesz mu pomóc? Słuchaj! Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że powiedziałam o tej amfetaminie. Co się stało? On sobie wyrwał. Coś ty dren wyrwał. Chodź, Panie Marcinie! Panie Marcinie! Miałam 8 lat. Nastolatka przyznaje się do kłamstwa. Chyba mam problem. prawo robić, co chce. Trzęsie się nad nią, jakby była małą dziewczynką. Mieszkasz u mnie, co ty sobie rozmawiać? Jak to nie będziesz? Gdzie idziesz? Wracaj! Podczas awantury dziewczyna postanawia opuścić szpital. Niespodziewanie dostaje ataku padaczki. No chodź! Że lekarz cię musi zobaczyć. W szpitalu pojawia się agresywny chłopak ugodzony nożem. Spokojnie! Dobrze, proszę. Spokojnie, już. Chcę ci pomóc, zostaw. Wkurza mnie ten chłopak. Lekarze nie mogą zapanować nad jego zachowaniem. Pogotowie przywozi nastolatkę, która zemdlała na koncercie. Straciła przytomność i upadła na podłogę. Jak przyjechaliśmy, była wydolna oddechowo i krążeniowo. Dziewczyna okłamała babcię, że idzie się uczyć do koleżanki. Nosiła mnie na zewnątrz. Czy jest to moja koleżanka? Nie, nie widziałam jej. Tymczasem do szpitala przychodzi przyjaciółka nastolatki, która zemdlała podczas koncertu. Przepraszam, dobry wieczór. W nocy przywieziono dziewczynę z koncertu. Ja jestem jej koleżanką. Kasia ma na imię. Dobrze, proszę poczekać, ja zaraz poproszę lekarza, dobrze? Mhm. Dziewczyna jest zdenerwowana, bo to ona namówiła 18-latkę, żeby okłamać babcię. Przyjaciółki bardzo chciały iść na koncert rockowy, a skłamały, że będą się uczyć. Nastolatka boi się teraz, że kłamstwo wyjdzie na jaw. Co z nią? Zapraszam. W tej chwili jest nawadniana, czekamy na wyniki badań i prześwietlenia ręki. Czyli to nic takiego? No wiesz co, ja bym nie powiedziała, że nic takiego, bo ona mówiła, że się czymś struła, że była osłabiona. Ja myślę, że to jest powód, dla którego mogła zasłabnąć. No nie wiem do końca, co z tą ręką. Kurczę, dobrze by było, żeby to nie było nic poważnego, bo będzie dym. Jak to będzie dym? A nic. A mogę z nią pogadać? Tak, oczywiście, proszę. Wiesz co, słuchaj, skoro ty jesteś jej przyjaciółką, to może zauważyłaś ostatnio coś niepokojącego? No zauważyłam, że się dziewczyna chce wreszcie z domu wyrwać. Nie no, tak serio to może faktycznie było z nią dzisiaj słabo. To znaczy? No jakoś tak marnie wyglądała. Cały dzień mówiła, że jej się w głowie kręci. I w pewnej chwili zauważyłam, że jej tak dziwnie ręka drżała i strasznie mnie to zaniepokoiło. A mogę z nią pogadać? Tak, oczywiście, zapraszam. Kasiu? Przyszła do ciebie koleżanka. Zdjęcie. Mhm. Dziękuję. Dorota, w końcu jesteś. No ja jestem, spoko. Jak tam, żyjesz? Nie no, w porządku, tylko strasznie się boję. Co teraz będzie? Jak to co będzie? Jak dobrze się czujesz, to chodź, spadamy stąd, idziemy do domu. Ale ja nigdzie nie idę. Słabo mi strasznie. No to co mówisz, że się dobrze czujesz? Ale co teraz będzie? I pierwszy raz w życiu babcię okłamałam. Ona ma problemy z sercem. Jak się dowie, że poszłam na ten koncert i jeszcze w szpitalu wylądowałam... Proszę cię, Dorota, wymyśl coś. Słuchaj, spoko. Zadzwoń do niej i pogadaj z nią. Gdzie masz komórkę? Ale ja nawet nie wiem, czy tutaj można dzwonić. Weź mnie, nie ośmieszaj. Trzymaj, dzwoń. Babciu, to Kaśka. Tak, u Doroty uczymy się cały czas. Wiem, że jest późno, ale no nie wiem, kiedy wrócę. Babciu, tylko się nie denerwuj. Ale jestem w szpitalu. Nie, nic się nie stało. Po prostu słabo mi się zrobiło i... Nie, no nie trzeba. Dziewczyna nie potrafiła drugi raz okłamać babci, co bardzo zdenerwowało jej przyjaciółkę, która uważa, że ponieważ nastolatka jest już pełnoletnia, może robić, co jej się podoba. No mądra ty jesteś. Po coś jej mówiła, że jesteś w szpitalu? Ale co ja miałam zrobić? Nie wiem, ile będą mnie to trzymali. Co miałam powiedzieć, że nie wrócę na noc? Przecież wtedy zawału by dostała. No, miałaś się jej wreszcie postawić. Ale ja nie potrzebuję się jej stawiać. Ona po prostu się o mnie boi. Ma problemy z sercem i jeszcze teraz się wyda, że tak nakłamałam. Mogłam od razu powiedzieć prawdę. No nakłamałyśmy jej babci. Powiedziałyśmy, że idziemy się do mnie uczyć. Tak, to był mój pomysł, ale chciałam jej pomóc. Inaczej by jej w życiu na ten koncert nie puściła. Trzęsie się nad nią, jakby była małą dziewczynką. Skąd ja mogłam wiedzieć, że ona w szpitalu wyląduje? No i tu masz to złamanie, no, moim zdaniem spowodowane jakimś upadkiem najprawdopodobniej. Aha, czyli rozumiem, że wystarczy to wsadzić w szynę i... Doktor Dominika omawia wyniki prześwietlenia ręki nastolatki z ortopedą. Na szczęście okazuje się, że ręka nie jest złamana. Pewnie się źle poczuła, zemdlała w każdym razie. No i myślę, że podczas upadku musiała sobie uszkodzić tą rękę, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to się... Prawdopodobnie tak to wyglądało. Dokładnie. Nie wiem, no wydaje się, że to jest nic poważnego. Co ty tutaj robisz? Ale... Pani doktor, ja tylko chciałam się dowiedzieć, co mi jest. Ale dziewczyno, przecież ty masz kroplówkę, natychmiast wracaj na salę. Ale proszę mi tylko powiedzieć, co ze mną. Słuchaj, to jest naprawdę tylko niegroźne zwichnięcie, nic poważnego. Musiałaś po prostu się uderzyć podczas upadku, tam na koncercie. Włożycie mi do gipsu? Wolałabym, że moja babcia nie dowiedziała się o tym. Nie do gipsu, ale muszę ci założyć szynę usztywniającą. I będę mogła pójść do domu? Dobrze, słuchaj, umówmy się tak. Pan doktor założy ci szynę, poleżysz godzinę na sali obserwacji, jak się nic nie będzie działo, puszczę cię do domu, okej? No dobrze. Chodź, Kasiu, założymy ci tą szynę. Ortopeda usztywnił pacjentce rękę i przywiozłam ją na salę obserwacji. No, wygląda na to, że rzeczywiście po prostu zasłabła na koncercie. To się zdarza. No, przecież była głodna, osłabiona, przemęczona. No, najgorsze jest to, że mi coś nie daje spokoju. Ta ręka, która jej drżała po tym upadku. No nic, zobaczymy. Poleży. Jeżeli nic się nie wydarzy, to wypiszę ją do domu. Proszę go trzymać. Panie Marcinie, ja muszę zbadać ciśnienie. Spokojnie, spokojnie. Ale co wy mi teraz będziecie robić? Co będziecie mi robić, pytam się. Spokojnie. 220 na 110. Okej. Czekaj. Już. Muszę zrewidować ranę, spokojnie. Zrewidować ranę? Tak, włożę palec w ranę. Żeby sprawdzić, czy... Nie, spokojnie, nic się nie dzieje. Znieczulę cię najpierw, dobrze? Żeby nie bolało przy badaniu. Spokojnie, proszę go trzymać mocno, dobrze? Ponieważ pacjent doktora Roberta cały czas jest bardzo agresywny, wciąż nie udało się sprawdzić, czy ma przebite płuco. Jego życie jest zagrożone, dlatego lekarze muszą go zbadać nawet wbrew jego woli. Dobra, spokojnie. Pacjenta cały czas pilnuje ochroniarz na wypadek, gdyby dostał kolejnego ataku agresji. No niestety jest odma. Musimy założyć dren. Znaczy? Spokojnie, to znaczy to tyle, że masz po prostu powietrze nad płucem. Musimy je wypompować, bo inaczej się udusisz. A ile to potrwa? Parę dni. No musimy pobrać krew i morz do badania. To przygotowuj rzeczy. Spokój. Coś do uspokoju. Mitazolam. Dobrze. 5 mg dożylnie. Już podaję. Poszło. Dobra. Poszło. Przenieśliśmy go na salę obserwacji, założyliśmy mu dren. To bardzo ważne, bo bez tego by się udusił. Na szczęście lek na uspokojenie zadziałał, ale ciśnienie ciągle rośnie i ja nie wiem, jak je zbić, bo nie wiem, jakie narkotyki brał. Muszę porozmawiać z jego kolegą, może on coś wie. Doktor Robert szuka kolegi chłopaka z raną po nożu. Kiedy wychodzi przed szpital, okazuje się, że 22-latek kłóci się z dziewczyną rannego pacjenta. Hej, chłopie! Panie doktorze! Musimy pogadać. To jest mój chłopak, pomóżcie! Dobrze, proszę poczekać w środku. Zostaw ją, poczekaj. Czekaj, właśnie uratowaliśmy życie twojemu koledze. Miał dziurę w półto, poczekaj. Muszę wiedzieć, czy brał jakieś narkotyki. Nic ci nie będę mówił. Ma takie ciśnienie, że zaraz dostanie zawału. Muszę wiedzieć. Słuchaj, jestem... No to masz problem. Słuchaj, jestem lekarzem, nie bój się. Jestem lekarzem, nic nikomu nie powiem. Muszę wiedzieć, czy coś brał. Sorry, ale nie będę ci się spowiadał, na razie. Chcesz mu pomóc? Słuchaj. Paweł ześwirował, a Bartosz jest w szpitalu. Nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Słuchaj, stoję tutaj cały czas, czekam. Ty jesteś dziewczyną tego chłopaka, co dostał nożem? Tak. Słuchaj, ma przebite pół, to jest w bardzo ciężkim stanie. Ale pomożecie mu? Tak, pomożemy mu, ale ma bardzo wysokie ciśnienie. To jest bardzo niebezpieczne, może dostać wylewu albo udaru. Muszę wiedzieć, jakie narkotyki brał. Znaczy... Dobra, i tak się dowiem, bo czekam na wyniki badań, a on może w tym... No, jeśli coś wiesz, to powiedz. Brał coś. Co? Uwaga. Amfetaminę. Ile? Zboro, cały miesiąc codziennie. Dobra, dzięki, bardzo mu pomogłaś. Ale panie doktorze... Panie doktorze, szybko do tego chłopaka. A to nie o Bartusia, o Boże, Bartek. Bartuś. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że powiedziałam o tej amfetaminie. A jak oni go wsadzą, albo jak on się dowie i mnie zabije. Jezus, ale zresztą chyba ważniejsze, żeby go uratowali. W sumie, Czym ja się przejmuję? Przecież zachowywał się jak wariat, rzucił się na tego chłopaka, zaczął krzyczeć, że się z nim puszczam, że go zdradzam. Jeszcze słuchał tego swojego kolegi, idioty. Boże, przecież ja nawet nie znam tego chłopaka. Ale ja mam wrażenie, że to wszystko przez te prochy, że po prostu zwariował. Panie doktorze, jest cały czas 260 na 130, nie spada. Nic dziwnego, codziennie od miesiąca brałam amfetaminę. To może być początek udaru krwotocznego i obrzęku mózgu. Pacjent doktora Roberta jest w ciężkim stanie. Ma bardzo wysokie ciśnienie. Traci przytomność. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Dobra. Zbijamy ciśnienie, bierzemy go na tomograf głowy. Dobrze. Jestem w szpitalu, więc przywieźli go tutaj. No. Agresywny pacjent przechodzi tomografię głowy. W poczekalni czeka jego dziewczyna. Kłóci się przez telefon z matką. Ponieważ jest środek nocy, kobieta chce, żeby córka natychmiast wróciła do domu. Jak ja mam go teraz zostawić? Co? Ale w ogóle, ale nie zostawię go, o czym ty mówisz w ogóle. Mogłabyś nie mówić o nim takich rzeczy, wiesz? Tymczasem do szpitala przychodzi babcia dziewczyny, która zemdlała na koncercie. Jest bardzo zdenerwowana i kiedy tylko zauważa przyjaciółkę wnuczki, od razu chce się dowiedzieć, co się stało. Gdzie Kasia? Co z nią? No spoko, zemdlała z przemęczenia. Tam leży, tak? Tam w sali. No, nie tam, tam korytarzem. Wy się tyle uczycie, dziewczynki, Boże święty. Bardzo przepraszam. Ja do mojej wnuczki przyszłam. Kasia Ratajczyk. A tak, pani wnuczka jest już w dobrym stanie. Ma zwichniętą rękę, ale jest opatrzona, usztywniona, także wygląda na to, że wszystko jest już dobrze. To mogę ją zabrać do domu? To za chwilkę. Na razie zapraszam, dobrze? Dziękuję. Po podaniu kroplówki z glukozą pacjentka dr Dominiki poczuła się znacznie lepiej i jest przekonana, że za chwilę zostanie wypisana do domu. Ma też nadzieję, że babcia nigdy nie dowie się, że ją okłamała i poszła na koncert. Dziewczyna jest pod jej opieką od kiedy matka wyjechała za granicę. Babcia wciąż traktuje ją jak małą dziewczynkę, mimo że wnuczka ma już 18 lat. Możesz sobie Kasiu, twoja babcia przyszła. Babciu, tak szybko jesteś? Dziecko, Boże święty. Babciu, nic mi nie jest, po prostu zasłabłem tylko. To przez tą naukę. Oni was w tej szkole tak męczą, że ja chyba pójdę i porozmawiam z tą waszą wychowawczynią. Nie. A po co? To nic nie da. Po prostu akurat miałyśmy więcej nauki. Tyle w szkole im zadają, że dziecko ląduje w szpitalu. Czy to jest normalne? Proszę pani, ja nie byłabym taka przekonana, czy oni im tyle zadają. No przecież dziewczyny miały czas, żeby pójść na koncert. Jaki koncert? Żaden. Dobrze, to może ja pójdę, zajmę się... Nie. Pani doktor, proszę zaczekać. Kasia, ty byłaś na koncercie? Przecież prosiłam cię, żebyś tam nie szła. Tam są narkotyki, alkohol. Wiem, co się dzieje na tych imprezach. Oglądam telewizję, to wiem. Pani doktor, czy Kasia była na tym koncercie? Proszę pani, naprawdę, takie sprawy proszę załatwiać między sobą. Ja nie jestem od tego. Ja tylko bardzo proszę, żeby Kasia za 2 tygodnie zgłosiła się do kontroli z tą ręką i naprawdę uważaj na siebie i się nie przemęczaj, dobrze? Okłamałaś mnie. Tak, babciu. Okłamałam cię. I co z tego? Ja mam 18 lat. Do końca życia będziesz decydować za mnie? Chyba mam prawo robić, co chcę. Przepraszam, gdzie są moje rzeczy? Ja chcę stąd wyjść. Poczekaj, już ci przyniosłam. Dziewczyna jest bardzo zdenerwowana. Pierwszy raz tak otwarcie pokłóciła się z babcią. Babciu, ja nie chcę o tym więcej rozmawiać. Rozmawiałyśmy o tym, że nie idziesz na ten koncert. To ty to postanowiłaś. Ja nie mam ochoty ciągle słuchać ciebie i dostosowywać się do... A co to znaczy, że nie masz ochoty słuchać? Masz mnie słuchać. Jesteś u mnie, mieszkasz u mnie. Co ty sobie wyobrażasz? Jak to nie będziesz? Gdzie idziesz? Wracaj! Co się dzieje? Boże! Kasia, ratunku! Chłopaki, szybko! Lekarza, szybko! Gazik, dajcie gazik! Szybko, szybko! Boże mój! Boże mój, co się dzieje? Pani doktor, ona miała taki sam atak na koncercie. Podczas koncertu też jej się tak ręka trzęsła. Dziewczyna niespodziewanie dostaje takiego samego ataku drgawek jak podczas koncertu. Wszystko wskazuje na to, że jest to atak padaczki. Wiadomo już na pewno, że to nie było zwykłe omdlenie i nastolatka jest poważnie chora. To jest ta dziewczyna z koncertu? Tak. Ja myślę, nie wiedziałam, że to jest spadaczka. Myślałam, że to omdlenie zwykłe. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wiecie, bo to myśliwe. Gdzie jest doktor Robert? To jest ta... Lek nie działa. Ela, szybko drugi zastrzyk. Idę. Dobra. Dziewczyna miała dużo szczęścia, że atak nastąpił jeszcze w szpitalu. Lekarzom udaje się opanować groźne drgawki. Jest. Przechodzi. Wyciszaj się. Na spokojnie. Ja tak czułam, że to nie jest zwykłe omdlenie. Ta jej koleżanka mówiła, że już miała wcześniej taki atak. Właśnie, pani Basiu. Morfologia, szeroka biochemia i gazometria. Ja idę porozmawiać z Robertem. Jakby się coś działo, to natychmiast mnie wołaj, dobrze? Dobra, jasne. Boże święty, jak to strasznie wyglądało, jak strasznie. Tak się boję, co jej jest. Ona tak strasznie rzucała się po tej podłodze. Żeby jej tylko nic nie było, żeby jej nic nie było. Gdyby nie poszła na ten koncert, to na pewno by się nic nie stało. Ponieważ okazało się, że pacjentka dr Dominiki miała napad padaczkowy, lekarka chce skonsultować przypadek z doktorem Robertem. To nie było zwyczajne omdlenie. Sprawa jest znacznie poważniejsza. Moja pacjentka miała właśnie atak padaczki, drgawki jednostronne. Może to jakiś krwiak? Albo guz wewnątrzczaszkowy? Wiesz co, no też tak myślałam, ale ona twierdzi, że ostatnio się nie uderzyła. Ja pytałam, czy miała jakiś uraz głowy, mówi, że nie. Zresztą sprawdziłam, żadnych siniaków, zadrapań, guzów, nic. Ja pukałam. Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy moja wnuczka ma padaczkę? Ja naprawdę bardzo prosiłam, żeby pani zaczekała na zewnątrz. Obiecuję, ja jeszcze nic nie wiem, ale jak tylko się dowiem, od razu do pani wyjdę i pani powiem, dobrze? No dobrze. Dziękuję. Przepraszam. Wiesz przecież, że padaczka może wystąpić bez jakichś wyraźnych przyczyn. No tak, wiem, ale... Kurczę, wiesz co, coś mi tutaj nie pasuje. Te jednostronne drgawki, jedna źrenica poszerzona. To jest raczej charakterystyczne dla zmian krwotocznych albo rozrostowych. A ona, wiesz, dodatkowo twierdzi, że ostatnio źle się czuje, miała poranne nudności. No, ja nie jestem przekonana, czy to było zwykłe zatrucie. No może rzeczywiście coś tam jest, co uciska na mózg. Wiesz co, zrobię jej tomograf i zobaczymy. Dobra, idę do mojego pacjenta. Uwierz mi, nie zamieniłabyś. Wiem, słyszałam, widziałam, daj spokój. Od początku przypuszczałam, że to jest coś poważniejszego, ale wszystkie badania wyszły w normie. Ja się po prostu nie miałam do czego przyczepić. O całe szczęście, że ten atak miała jeszcze u nas na oddziale, a nie gdzieś na ulicy. No w każdym razie chcę jeszcze porozmawiać z jej babcią. Może miała jakiś uraz głowy. Wolałabym, żeby to było to niż guz mózgu. Tymczasem na korytarzu wciąż czeka narzeczona agresywnego pacjenta. Dziewczyna pokłóciła się z rodzicami, którzy kazali jej wracać do domu. Ona jednak nie chce zostawić chłopaka samego w szpitalu, mimo że ten oskarża ją o zdradę. Do dziewczyny kolejny raz dzwoni zaniepokojona matka. Halo? Mamo, ale ja już ci tłumaczyłam przecież. Nie mogę wrócić. Ale nie zostawię go przecież tutaj samego. No co ty zwariowałaś? Tłumaczyłam ci. Nie mogę wrócić teraz do domu. Zaczekaj. Panie doktorze, przepraszam bardzo. Czy ja mogę porozmawiać z moim chłopakiem? Nie teraz. Potrzebuję krwi 0RH+. Proszę zadzwonić. Panie doktorze, ale ja mu muszę wytłumaczyć, że ja go nie zdradzam, naprawdę. Rozumiem, przykro mi, ale ja mu muszę wytłumaczyć teraz wyniki jego badań. Ale panie doktorze, to jest naprawdę bardzo ważne. Proszę, bardzo proszę. Dobrze, proszę poczekać. Najpierw ja z nim porozmawiam. Dobrze. Po podaniu leków stan pacjenta zranionego nożem poprawił się. Chłopak jest już trochę spokojniejszy, ale wciąż pilnuje go ochroniarz. Co wy będziecie mi teraz tu robić? Proszę leżeć spokojnie. Co będziecie mi robić, pytam się? Lekarz będzie z panem rozmawiał. A gdzie ten lekarz? Zaraz przyjdzie. Zaraz, to znaczy kiedy? Proszę spokojnie. Ile tu jeszcze będę leżał w ogóle? Spokojnie, proszę rękę. Jak tam? Spokojny? Przed chwileczką się obudził. No, dużo szczęścia miałeś, tyle powiem. To znaczy? To znaczy, że nie ma udaru. Rana jest drenowana, ciśnienie zbiliśmy, powinno być wszystko w porządku. To mogę sobie już iść? Nie. Dostałem wyniki badań, wyszła amfetamina. I co, pójdziecie tu na policję? Nie, to nie leży w gestii lekarza. Ale radziłbym uważać z taką zabawą, bo może do udaru dojść. Jest tu jeszcze ten mój kumpel, Paweł. Nie, jest dziewczyna, która chciałaby z tobą pogadać. A, niech spieprza. Dobra, jak chcesz. Spokojnie leż. Ej, doktorze! Niech wejdzie. Proszę. Dziewczyna od dłuższego czasu bardzo nalega na rozmowę ze swoim chłopakiem, bo chce mu wytłumaczyć, że nikogo nie podrywała ani go nie zdradza. Ma nadzieję, że teraz, kiedy chłopak jest już spokojniejszy, uda im się normalnie porozmawiać. Możecie porozmawiać, tylko spokojnie i grzecznie. Dziękuję. Cześć, Bartuś. Trzeba o tym pomyśleć, zanim zacząłeś się puszczać z tym gościem. Ale... W szpitalu wybucha awantura. Zraniony nożem chłopak chce się zemścić na swojej dziewczynie. Głupi ćpo. Właśnie mnie próbował pobić. Mimo ciężkiego stanu próbuje uciec ze szpitala. Chodź, wracamy, wracamy. Przez własną głupotę i branie narkotyków prawie się zabił. Niespodziewanie traci przytomność. Czy lekarzom uda się uratować mu życie? Okazuje się, że nastolatka ma guza mózgu. Wszystko bym oddała. Wszystko. Żeby tylko Kasia była zdrowa. To znaczy, że jest guz. Mam raka? W szpitalu pojawia się agresywny chłopak ugodzony nożem. Spokojnie, jesteś w szpitalu na sarze, spokojnie. Dobrze, proszę. Nie, chcę ci pomóc, zostaw. Wkurza mnie ten chłopak. Pogotowie przywozi nastolatkę, która zemdlała na koncercie. Przyjechaliśmy, była wydolna oddechowo i krążeniowo. Chyba zemdlałam i obudziłam się dopiero jak pogotowie wynosiło mnie na zewnątrz. Masz mnie słuchać. Jesteś u mnie, mieszkasz u mnie. Nie będę z tobą rozmawiać. Niespodziewanie nastolatka dostaje ataku drgawek. Panie doktorze, przepraszam bardzo. Czy ja mogę porozmawiać? Do szpitala przychodzi dziewczyna agresywnego dresiarza i domaga się rozmowy z nim. Możecie porozmawiać, tylko spokojnie i grzecznie. Dziękuję. Cześć, Bartuś. Jak się czujesz? Jak się czuję? Myślisz? Ale ja cię mogę czuć dziurą w brzuchu, co? Martwię się, no pytam je. Martwisz się? Trzeba o tym pomyśleć, zanim zacząłeś się puszczać z tym gościem na dyskotece. Bartek, tłumaczyłam ci to przecież, tak? Nie zaczynaj znowu. Ale Bartek, pani niech stąd wyjdzie, dobrze? Proszę stąd wyjść. Spokojnie. Słyszałaś? Cicho. Spokojnie? Dobrze? Ewelina, no ile mogę czekać na ten wózek? Co się stało? Głupi ćpo. On się mnie próbował pobić. Ja go tak strasznie kołam. Jak ty się nazywasz? Sandra. Sandra, słuchaj, jest środek nocy. Zatrosz się o siebie, a nie o niego, dobrze? Idź do domu, odpocznij sobie. Myśli pani. Myślę. Mhm. Idź, odpocznij. W sumie, po co mam tu siedzieć, jak to jest i tak bez sensu. Pójdę. Idź, Sandra, idź. Dobranoc. Oj, koniec. Nigdy więcej nie będę się zadawała z tym ćpunem. Wszyscy mi mówili na osiedlu, że ćpa, że bił swoją poprzednią dziewczynę. Ale nie, ja byłam mądrzejsza, bo się po prostu zakochałam. Ale nie, już koniec z tym. Koniec. Naprawdę. Kasieńko, kochanie, co z tobą? Jak ty się czujesz? Bardzo nie wiem. Proszę. Tymczasem pacjentka dr Dominiki, która w szpitalu dostała ataku padaczki, czuje się już lepiej. Cały czas jest przy niej babcia. Kobiety nie wiedzą jeszcze, że dr Dominika ma im do przekazania straszną wiadomość. Mam już wyniki badań. Co mi jest? Kasiu, niestety tomografia wykazała zmianę rozrostową w lewej półkuli mózgu. Stąd te ataki padaczki. Doktor, co pani mówi? To, że ręka ci drżała na koncercie, pamiętasz? To też były drgawki. Kurczę, co znaczy zmiany rozrostowe? To znaczy, że jest guz. Mam raka? Nie, jest guz. To znaczy nie wiadomo, czy to jest guz złośliwy, czy łagodny. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to stwierdzić. Babciu, nie płacz. Naprawdę, bardzo mi przykro. Wszystko bym oddała. Wszystko. Żeby tylko Kasia była zdrowa. No co to jest za świat, że młodzi ludzie mają raka? Powiedzcie mi, co to za świat? Gdyby tak można było, to ja bym wolała chorować za nią. Gdyby tylko to było możliwe. Ja już od jakiegoś czasu wiedziałam, że coś się ze mną dzieje. Często miałam zawroty głowy i wymioty. Ale nie chciałam martwić babci. Ona tak strasznie się wszystkim przejmuje. A teraz? Teraz nie jestem w stanie nawet opisać, jak się czuję. To chyba do mnie nie dociera. Co robisz? Spokojnie. Ale uspokój się. Coś ty zrobił. Doktorze! Ochrona! Doktorze! Doktorze! Pacjent doktora Roberta dostał kolejnego napadu agresji i chce opuścić szpital. Panie Marcinie! Panie Marcinie! Panie Marcinie! Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Dobra, panie Marcinie, szybko. Chodź, 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 wracamy. Coś ty zrobił, chłopie. Znowu ten zam? Szybko zakładamy nowy dren. Jest krew dla niego? Ale co on sobie wyrwał dren? Wyrwał dren. Proszę dzwonić na chirurgię. Dobrze, już. Założymy nowy dren. Jest krew? Szybko, szybko, szybko. Przez własną głupotę i branie narkotyków prawie się zabił. Rozerwał sobie miąższ płuca, uszkodził naczynia międzyżebrowe, a na bloku operacyjnym był we wstrząsie krwotocznym. No, na szczęście udało się go uratować. Bartosz Socha spędził w szpitalu 2 tygodnie. Po tym czasie został wypuszczony do domu z rachunkiem za leczenie w wysokości 4500 złotych. Okazało się, że był nieubezpieczony. Nie no, jakaś masakra w ogóle. Nie dość, że ci lekarze trzymali mnie tu na siłę, to jeszcze wysmażyli mi jakiś dupny rachunek nie wiadomo za co. A w dupie to mam, nie zapłacę. Młody mężczyzna nie ukrywał, że nie zamierza rezygnować z zażywania amfetaminy. Lekarze ostrzegli go, że może się to skończyć silnym uzależnieniem psychicznym, a nawet schizofrenią paranoidalną. Także odma opłucnowa może samoistnie powrócić, a w przyszłości spowodować zaburzenia oddychania. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać zaleceń lekarzy, ale pacjent doktora Roberta nie ma takiego zamiaru. 21-latek spodziewał się, że ze szpitala odbierze go dziewczyna. Tymczasem nikt na niego nie czekał. Tutaj w porządku, nie uciskacie? Tak, tak. Wszystko jest dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze. To odpoczywaj. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, babciu. Witaj, Kasiu. Udało mi się wcześniej dzisiaj przyjść do ciebie i popatrz się. Katarzyna Ratajczyk przebywa na oddziale neurochirurgii, gdzie została zoperowana, a dalsze badania potwierdziły guza mózgu. Była to jednak zmiana łagodna. Dziewczyna jest w trakcie rehabilitacji i powoli dochodzi do zdrowia. Powiedz mi, jak się czujesz? Jak ty się czujesz, dziecko? No, coraz lepiej, babciu. Jesteśmy na dobrej drodze. Dobrze, że ten guz nie był złośliwy, bo nie wiem, co bym zrobiła. Było ciężko, bardzo się bałam, ale Kasia okazała się bardzo dzielna i bardzo odważna. A teraz już powolutku wraca do zdrowia, a ja już tylko czekam, kiedy wróci do domu. Słyszysz mnie? Jak masz na imię? Pogotowie przywozi dziewczynę, która w łazience rozcięła sobie nogę. Mimo podanych leków rana nie przestaje krwawić. Ela, tak? Trzeba koniecznie wezwać Piotra, grozi jej krwotok tętniczy. Mnie to wygląda na sepsę. Przecież to zwykłe skaleczenie, jaki zabieg? Chłopak nie wie, jak poważny jest stan zdrowia dziewczyny. Okazuje się, że zdradzał ją z jej najlepszą przyjaciółką. Miał się z nią rozstać. Ale co, ciągle coś stało na przeszkodzie. Monika! Czego ty chcesz? Zmieścimy się tu razem. W końcu schudłem. W szpitalu jest chory na cukrzycę mężczyzna wraz ze swoją narzeczoną. Para niedługo ma się pobrać. Teraz mam Marcina. oświadczył mi się. Planujemy ślub. Panie doktorze, ja chciałabym chociaż cokolwiek wiedzieć. Wyniki badań są bardzo złe. Pacjent ma raka trzustki. Jakie mam szanse, doktorze? 3 do 18. Przecież zawsze jest nadzieja. Mężczyzna odmawia leczenia i chce wyjść ze szpitala.